kosza Redeco. www.redeco.pl. To już trzecia edycja programu, który organizują Młoda Gwardia, KS Gwardia Wrocław i Miasto. W 2014 roku, czyli częściowo na poprzednią edycję i częściowo na nową, Wrocław przeznaczył około 500 000 zł. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się namówić magistrat do większych pieniędzy na kolejne 12 miesięcy. Są na to argumenty, by nieco szerzej otworzyć miejski portfel. Turniej się bowiem rozrasta. W tej edycji weźmie udział około 700 dziewczynek i chłopców z 28 szkół podstawowych miasta Wrocławia, ćwiczących piłkę siatkową. Przypomnijmy, początkowo był to program tylko dla dziewcząt. Od stycznia ćwiczą też jednak chłopcy. Nowością tego roku jest fakt, że w kategorii czwartych klas gra się w turniejach w mieszanych składach, rywalizują ze sobą wspólnie dziewczynki i chłopcy. To pionierski program na cały kraj. W nowym sezonie zobaczymy w akcji przedstawicieli nowych szkół. Na liście zgłoszeń są 72 i 22 z Wrocławia. Kto bierze udział w zmaganiach? A więc uczniowie i uczennice 4, 5 i 6 klas szkół podstawowych. Najmłodsi rywalizują w grupie dwójek, średniacy trójek, najstarsi czwórek. W dwóch ostatnich grupach są przede wszystkim ci, którzy startowali z programem rok czy dwa lata temu. Zawodnicy i zawodniczki spotykać się będą raz w miesiącu na turniejach. Rocznie to około 8-9 startów. Oczywiście młodzi trenują też w szkołach na dodatkowych lekcjach. W zależności od placówki, treningi dodatkowe odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Pierwsze spotkanie tego sezonu w sobotę o 9 w hali AWF-u we Wrocławiu przy Alei Paderewskiego. Po otwarciu Wolejmanii 2014-2015 odbędzie się turniej czwórek, chłopców i dziewcząt. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl